Witamy w szczególności dzisiejszego prelegenta naszego spotkania, pana profesora Mieczysława Rybę. Witamy. Myślę, że pana profesora nie trzeba przedstawiać, ale gwoli ścisłości przypomnę, że pan profesor jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskami tomistycznymi KUL. Od 2010 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublina. Współpracuje od dawna z Instytutem Księdza Piotra Skargi. Publikuje m.in. w naszym dzienniku. Temat dzisiejszego spotkania brzmi Odkłamać wczoraj i dziś i jest powiązany z promocją najnowszej książki pana profesora. Myślę, że po spotkaniu będzie okazja do nabycia książki w naszym stoisku na zewnątrz, a także pan profesor będzie mógł na pewno dokonać wpisów do książki. W tym momencie chciałbym oddać panu profesorowi głos i poprosić, aby odkłamał historię wczoraj i dziś. Dziękuję bardzo, chociaż zadanie to by było niezwykle trudne czy niemożliwe w tak krótkim czasie, jakim jest jedno wystąpienie, a nasza historia to jest ponad 1000 lat państwowości Polski, a jeśli weźmiemy pod uwagę dzieje kultury, to trzeba by sięgać i do starożytności, a więc tych różnych rzeczy jest dużo. Natomiast rzeczywiście faktem jest, że mamy takie przekonanie i poczucie, że coś z tą naszą historią nie tylko działo się złego w latach totalitaryzmu, ale i we współczesności dzieje się coś niedobrego. Szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę taki systematyczny proces wypychania, nauczania historii z przestrzeni szkolnej, redukowania tego i taki specyficzny ten sposób wykładu historii jako taki. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego każdy czas totalitarny i nie tylko totalitarny niósł z sobą pewne próby manipulacji tą nauką czy tym przekazem? Otóż proszę Państwa, bo chce się zmanipulować czy zawłaszczyć ludzką świadomością, ludzką kulturą, ludzkim oglądem świata. Jeśli historia jest nauką o człowieku w czasie i przestrzeni, to manipulacje w tym względzie wpływają na nasze rozumienie człowieka. Tak jak za czasów komunistycznych mieliśmy do czynienia z, powiedzmy, z tym deterministycznym widzeniem świata, że ten świat jest materialistyczny poprzez walkę klas, zmierza do wypełnienia się dziejów w postaci ustroju komunistycznego, ustroju wiecznej szczęśliwości. Jeśli tak pokazywano w przekazie, powiedzmy, wiedzy historycznej ten obraz, to po to, żeby uczniowie, żeby słuchacze ostatecznie przyjmowali tę wizję świata. Jeśli dzisiaj mamy do czynienia z takim relatywizowaniem historii, kiedy nie mówi się już o prawdzie jako celu badań, tylko mówi się o narracji, że każdy może mieć swoją narrację. Te narracje szczególnie boleśnie doświadczyliśmy, kiedy Jan Tomasz Gross wydawał swoją publicystykę i nagle ta narracja, on nigdy tak do końca nie mówił, czy ci, którzy opisywali jego książkę, nie mówili, że to jest metodycznie dobrze napisana naukowa rzecz, ale twierdzono właśnie, że to jest rodzaj narracji postmodernistycznej. To na bazie nieprzypadkowo, tylko celowo dobranych faktów próbuje się skonstruować wizję narodu polskiego jako narodu zbrodniarzy. Tak? Tylko po to, żeby w jakiś sposób odciąć nas od tego dziedzictwa, które w sensie dziedzictwa drugowojennego to jest bodaj jedno z najpiękniejszych, jakie można sobie wyobrazić, czy jakie w ogóle istniało, nie tylko w przestrzeni Europy, ale i świata, czyli walka narodu konsekwentna z dwoma systemami totalitarnymi. Ale to o tym może jeszcze przyjdzie słów kilka powiedzieć. Nawiążę w swoim wystąpieniu do też powiedzmy pewnych kwestii politycznych, bo to niezwykle jest istotną rzeczą, żeby wiedzieć, żeby rozumieć, jak pisał niegdyś Józef Szujski, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Wydał nawet taką książkę o fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Czym wobec tego powinna być prawdziwa historia? Ano powinna być tą właśnie mistrzynią dobrej polityki. Nasi politycy, nieraz oderwani od tego dziedzictwa lub fałszywie go rozumiejąc, gubią się. Proszę zauważyć, tak prosta rzecz, tak oczywista wydawałoby się, jeśli bierzemy pod uwagę polski kontekst historyczny, jak pragnienie siły państwa i siły wojska.
to państwo wtedy jest bezpieczne, kiedy ma względnie silną armię. I nagle to się objawiło, kiedy były jakieś wypadki na Ukrainie, nagle wszyscy mówią, czy traktaty coś znaczą, przecież Krym też miał jakieś traktatowe zabezpieczenia. Okazało się, że te mocarstwowe traktatowe zabezpieczenia nic nie znaczą w sytuacji agresji zewnętrznej. I nagle ktoś mówi, no trzeba by więcej włożyć na armię lub lepiej ją organizować. Skąd taka dziwna refleksja wynikająca z pewnego poczucia doraźnego zagrożenia? Przecież całe dzieje nam o tym mówią, że nie inaczej, nie inaczej, nie na bazie traktatów, ale nade wszystko na bazie własnej siły trzeba pewne rzeczy porządkować. Proszę Państwa, w tej proponowanej tutaj książce Państwa uwagi jest pewien sposób uprawiania historii. To jest niezwykle ważne. Bo tak zwane białe plamy, jak ktoś woli, można tak o tym mówić, czy też zafałszowania w historii nie dotyczą tylko faktów. My pamiętamy z czasów komunistycznych, że tutaj chodziło o przekłamywanie, zacieranie, zaciemnianie faktografii. Także pewne rzeczy się przemilczało lub przeinaczało. Weźmy na przykład sprawę katyńską. I z tym nam się w dużym stopniu kojarzy to manipulowanie historią, tak? Czy może z czasami hitlerowskimi, kiedy sprowadzano nas do roli bydła takiego roboczego i uznano, że to bydło robocze nie powinno mieć świadomości historycznej, a więc nie powinno być narodem jako takim, więc w ogóle rugowano tego typu przekaz. No ale teraz jest pytanie, jak uprawiać to dzisiaj? Przecież tyle jest różnych sposobów i tyle jest różnych naleciałości ideologicznych. Proszę Państwa, odradzam zawsze i też widzę błąd taki, który się powtarza do dzisiaj, mianowicie widzi się ten przekaz historyczny we współczesności w dwojaki sposób. Taki dominujący. Albo taki sposób postpozytywistyczny, czyli mówi nam tak, co to jest historia? To jest suma faktów, wyliczanych jak najbardziej szczegółowo, nazwisk, wydarzeń, dat, im więcej szczegółów, tym lepiej. Tylko okazuje się, że jeśli bierzemy pod uwagę historię XX wieku, to źródeł dostępnych jest tak dużo, że tych faktów moglibyśmy wręcz w nieskończoną liczbę wymieniać. I nagle, jak to mówią niektórzy, wiemy dużo, ale mało rozumiemy. I tak jak ojciec Krąpiec mówił, definicję półinteligenta. Na czym polega półinteligent? Półinteligent to ktoś taki, kto więcej wie niż rozumie. A co to znaczy rozumieć? To nie znaczy tylko spamiętać ileś faktów, bo więcej faktów niż my spamięta komputer. I to nawet najprostszy. I będzie więcej pamiętał niż profesor uniwersytetu specjalizujący się w danej branży. Ale on nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania fundamentalne, mówiące o relacjach między faktami. Czyli nie odpowie na pytanie, dlaczego tak się stało. A tutaj już mamy całą gamę pewnych trudności, ale zarazem odpowiedzi, które trzeba znaleźć na poziomie ideologii, filozofii, że ktoś tak działa ze względu na pewną wizję świata, a ta wizja świata jest związana z filozofią, którą przyjął, czy z ideologią, którą przyjął, a to wszystko ma swoje i przyczyny, i konsekwencje. I łączy się w pewien ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Ale zaraz za tym pojawia się bardzo takie kluczowe pytanie, ale jak to ocenić? Jak to ocenić? I to dziecko nawet, jeśli wielu z nas ma dzieci, miało i wie doskonale, że pierwsze pytania, jakie stawiają dzieci, to jest, co to jest? Czyli pytanie o fakty, co to jest i tak dalej. Ale później zaraz jest pytanie, jak trochę urośnie, dlaczego? I każde z pytań dziecięcych dlaczego ma sens. Tylko nas to w pewnym momencie denerwuje, bo jak ktoś by zapytał, tu jest fakt w postaci naszego spotkania i dziecko by nas zapytało, dlaczego tata tu przyszedłeś? No po to, żeby sobie porozmawiać o historii. A dlaczego? Ano po to, że to jest bardzo ważne, po to, żeby rozumieć swoją kulturę, swój naród, swoją politykę i tak dalej. A dlaczego to jest ważne? A dlatego, że jesteśmy ludźmi, rozwijamy się w przestrzeni życia społecznego. A dlaczego jesteśmy? I każde z tych pytań jest zasadne. Tylko i dojdziemy aż do samego początku. Wszystko jest zasadne i w sensie przyczyn, i w sensie skutków. I to jest coś, co dzieci już zadają i co nam pozwala rozumieć więcej. Ale później, jak znowuż te dzieci rosną, to mówią, no tak, ale gdzie jest dobro? Którzy są dobrzy, tak często mówią, albo gdzie jest prawda? Czy on dobrze mówi, czy on prawdziwie mówi?
To jest naturalna rzecz. I nauka, ta pozytywizm czy pozytywizm w naukach humanistycznych powie, to nie jest naukowe, można tylko wyliczać fakty. Czyli redukujemy całe to poznanie i tak naprawdę zanudzamy ludzi na śmierć. Bo mówię, jest nieskończona liczba faktów niezrozumiałych, niepołączonych w relacje, absolutnie powoduje to chaos. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, że w tej książce przedmowę napisał profesor Jaroszyński. Ktoś powie, jak to się ma filozof do historyka, gdzie jedno, gdzie drugie. Otóż, proszę Państwa, ma się i to jako związek konieczny. Nie sposób uprawiać żadnej humanistyki bez pewnej wizji człowieka, wizji świata. A to na poziomie naukowym rozstrzyga się w filozofii, nie w humanistyce, w filozofii. Czyli jeśli my chcemy sobie zadać pytania naukowo-twórcze, o których mówiłem, dlaczego, jak to ocenić i tak dalej, to są pytania, które się rozstrzyga na gruncie filozofii. A teraz, jak ja mogę ocenić, czy to jest prawda, czy fałsz, w sensie jakiejś ideologii, która ma swoje korzenie filozoficzne. Zdrowy rozsądek mi coś podpowiada, ale w sensie naukowym. No muszę się odwołać nie tylko do historii filozofii, to też, ale i do filozofii w sensie rzeczowym. Ja tu się odwołuję do klasycznej, najbardziej zdrowym nurcie, arystotelesowsko-tomistycznym, która mi daje narzędzia, żeby powiedzieć, to jest fałsz, z tego i z tego powodu, a z tego i z tego powodu jest, znaczy wykazuje fałsz, bo jest sprzeczny z rzeczywistością, a przez to niesie z sobą negatywne skutki. A jeśli jest prawda, można też wykazać ten pozytywny tego element. Tak samo na poziomie etycznym. Zdrowy rozsądek lub religia nam pozwoli powiedzieć, to te działania konkretnej osoby, konkretnej grupy, konkretnej partii były złe lub dobre, bo nam tak zdrowy rozsądek lub wiara podpowiada. Ale na poziomie nauki znowuż musimy się odwołać do pewnej etyki, która wynika z pewnej wizji człowieka. Od tego nie ma ucieczki. Jeśli Państwu ktoś tego nie mówi, to zwykle jest to zakodowane w treści. Przykładowy Gross lub tego typu podobni ludzie będą raczej szli na niwie postmodernizmu, czyli będą sugerować, a oceniajcie sobie jak chcecie. Nie ma prawdy w tym zakresie. Oczywiście tego typu stanowisko jest już fałszywe. Bo proszę Państwa, czy znacie jakiegoś historyka, nawet bardzo lewicowego, bardzo postmodernistycznego, który by nie ocenił Hitlera negatywnie? Nie mów nawet nie wprost, nawet w kontekście. No ja takiego nie znam. Bo jeśli nie oceniamy, to nie oceniamy nikogo i nic. Czyli Hitler jest też tylko jedną z opcji przeżywania tego świata. A jeśli oceniamy jego, to i wszystko. No bo jeśli Hitler, a Stalina, no Stalina też, a Trockiego, no też. No w którym momencie powiemy, że nie? Zredukujemy to całe poznanie. To jest sprzeczne. Dlatego filozofia. Ona gdzieś tutaj jest. To jesteśmy w jakiejś tej szkole ojca Krąpca, więc w szkole filozofii realistycznej i próba uprawiania historii w takim nurcie, czyli zrozumienia czegoś więcej. Nie tylko zapamiętania iluś faktów, ale zrozumienia ich celowości i przyczynowości. I w tym sensie jawi się też jakieś pytanie, takie fundamentalne pytanie o pewną misję, nazwijmy to tak, dziejową, można górnolotnie powiedzieć, Polski, czy Polaków, czy narodu polskiego. Ktoś powie, jak to się ma? No trzeba gdzieś to czytać w dziejach, tak? Jakie były nasze dzieje i jaką rolę spełnialiśmy, nie tylko w wymiarze doraźnych akcji w tę czy ową stronę, powstań czy doraźnych bitew, ale w jaką rolę spełnialiśmy cywilizacyjnie. I proszę Państwa, im bardziej patrzę, teraz studiując różne rzeczy, też przyglądając się temu, co się w Rosji dzieje na poziomie intelektu. Jak Państwo byście postudiowali takiego Dugina, jednego z doradców Władimira Putina, postać kluczową, sztandarową, jeśli bierzemy pod uwagę tą współczesną politologię rosyjską. I jak ja czytam Feliksa Konecznego, jak on opisywał Rosję i tę cywilizację turańską i to, jak wyraża się o misji dziejowej Rosji taki Dugin, którego czytają dyplomaci w szkołach dyplomatycznych rosyjskich i w wojsku i tak dalej, to wszystko się potwierdza. On mówi wręcz o tym, że Rosja to jest kolektyw, to nigdy nie jest indywidualizm. Indywidualizm Zachodu jest czymś złym. Rosja podbijająca i rozszerzająca swoje granice jest, spełnia swoją niemalże sakralną misję. To nie ma wymiaru zysku, że ja podbijam po to, żeby
korzyści mieć. Ja spełniam pewną sakralną misję tworzenia imperium. Jakie jest miejsce prawosławia? Jak oni godzą prawosławie na przykład z religią, przepraszam, z komunizmem? Bo oni łączą to dzisiaj. Mówią, że imperializm stalinowski, imperializm carski da się połączyć. Jak oni to łączą? I tutaj ktoś by powiedział, no przecież w sensie istotowym chrześcijaństwo jest sprzeczne z komunizmem. Jak to się da połączyć w takim myśleniu? Otóż da się, jeśli to popatrzymy na płaszczyźnie cywilizacyjnej. A na płaszczyźnie cywilizacyjnej oni widzą to w ten sposób. Praktycznie, to upraszczam, ale praktycznie religią, kościołem nie jest cerkiew, ale imperium. To jest prawdziwy kościół. A religia jest funkcją tego. Czyli spełnia rolę uzasadniającą to wielkie imperium. To jest tak, jak on mówi, że jesteśmy dziećmi Dżingis Khana, czyli dokładnie Mongołów, o czym pisał Koneczny. Zachód najlepiej zasiedlić Tatarami, prawda, Arabami, muzułmanami, kim się da, żeby go po prostu wyeliminować, ten indywidualizm. Katolicyzm jest zdradą słowiańszczyzny, jeśli bierzemy pod uwagę Polaków. Połączenie jakiegoś takiego mistycyzmu, czym był komunizm? Był tylko rodzajem innego rodzaju prawosławia. To dziwna rzecz w jego opisie. A to współczesne prawosławie no, jest o tyle sensowne, o ile uzasadnia imperializm. Kto o tym pisał? No pisał o tym Koneczny, opisując cywilizacje różne i pokazując tę gromadność. I jak, proszę Państwa, tak patrzymy na tę gromadność w tym wymiarze, na tę gromadność chociażby w bizantyńskim, niemieckim wymiarze. I wreszcie jak ja patrzę i tam też jest taki artykuł, zwróćcie Państwo na niego uwagę, taki tekst dotyczący nacjonalizmu ukraińskiego, stawiałem sobie takie pytanie, jak to możliwe? Bo Niemcy przyszli w pogaństwo, jeśli mówimy o narodowych socjalistach, więc powiedzmy sobie szczerze, etykę chrześcijańską odrzucali. Mordy sobie tym usprawiedliwiali. Komuniści szli w ateizm, materializm, bolszewicy też sobie mordy tym uzasadniali i zasadniczo widzieli niesprzeczne tego typu rzeczy. No ale nacjonaliści ukraińscy, przecież oni chodzili do kościoła. Ludzie ci też. Nieraz do katolickiego, w sensie greko-katolickiego. Jak oni to godzili? Pójście w niedzielę do kościoła i w tę niedzielę mordowanie z siekierami. Skąd się to bierze? I dopiero kiedy nie odpowiemy tego na poziomie tak innym jak cywilizacyjnym, kiedy ta cerkiew się w okresie międzywojennym mocno uwschodniała, zaczęła się upodabniać do cerkwi prawosławnej, chcąc być misyjną w tamtym kierunku, ale upodabniała się też w sposobie myślenia i nagle przyjmuje jak gdyby te rozwiązania cywilizacyjne. Czyli jeśli byśmy powiedzieli, jaki był stosunek Moskwy do Tatarów? Wrogi. Wrogi był stosunek Moskwy do Tatarów. A czym Moskwa po pokonaniu Mongołów jest? No czymś w rodzaju Mongołów bis. Mimo tego, że prawosławnych, ale w sposobie urządzenia życia państwowego i w ogóle zbiorowego w dużym stopniu przypomina Azję. I tu jest dokładnie to samo, czyli nagle oni w sensie zbiorowym, no to zabijamy. No bo tak trzeba, nada, nie? I to uwschodnienie na przykład tego ruchu ukraińskiego spowodowało, wydaje się, na płaszczyźnie cywilizacyjnej uzasadnienie takiego zachowania morderczego. I zwróćcie Państwo uwagę, dopiero na takim poziomie nie tylko mówimy, ile ludzi gdzie zginęło, prawda, w których miejscach, jakie były daty, jakie czasem nazwiska. Tak jest, historię tak się też bada. Ale jest pytanie, dlaczego to się stało? I z tym pytaniem chodzimy, bo jeśli sobie na nie nie odpowiemy, to bardzo trudno nam będzie po pierwsze nie powtarzać tych błędów, a po drugie też zrozumieć swoją misję. Im bardziej w to wchodzę, na przykład na poziomie naukowym, tym bardziej dochodzę do przekonania, jaka nasza była misja dziejowa. Nie inna, proszę Państwa, jak niesienie łacińskiej cywilizacji na wschód. Oczywiście ta łacińska, to niestety musieliśmy się bronić i na zachodzie, bo czym była bitwa pod Grunwaldem, jeśli nie obroną polskości przed bizantyńskimi krzyżakami, którzy niby tacy pobożni, a niedługo, dwa wieki później przechodzą na luteranizm bez mrugnięciem oka. Prawda? Bizantynizm, czyli monizm prawa publicznego, dominacja tych struktur państwowych, biurokratycznych i jednostajność form życia zbiorowego i brak etyki w polityce i tak dalej. Musieliśmy tę przestrzeń tutaj wypełniać i taka była nasza misja. Można powiedzieć wypełniana do samego końca. Jeśli Państwo pozwolicie, jest taki
to w różnych dziejach to się, w epoce to się działo, aż do XX wieku włącznie. I mamy najazd bolszewicki. Najazd bolszewicki, no jak go czytać? Można było się zachwycić, prawda? Oni niosą na sztandarach komunizm. Bolszewicy mówią o wyzwoleniu chłopów, o wyzwoleniu robotników i to nagle ci chłopi, w szczególności robotnicy, stają przeciwko bolszewikom. A modna to idea wówczas w całej Europie. I wtedy oczywiście olbrzymią rolę odegrał Kościół katolicki, pokazując skalę tego zagrożenia. I wydał na przykład, oprócz tego, że były te śluby jasnogórskie narodu, to się ciągle powtarza, to odwoływanie się do tej religijności. Polak, czyli ta łacińskość, na czym polega? Katolik, w sensie przywiązania, to nie musiał być z wyznania, ale z przywiązania do pewnego dziedzictwa i wolny. I wolny. No więc jeśli coś uderza w wolność i w wiarę, jest wrogie. I Episkopat Polski wtedy w dobie największego zagrożenia wydał taki list, napisał taki list do Episkopatu Świata. Czyli do wszystkich Episkopatów Świata. I były różne odpowiedzi, na przykład Episkopat Belgii w ten sposób odniósł się do całej sprawy. Najmilsi bracia, dla honoru ludzkości, w imię wielkich moralnych zasad naszych dotychczasowych sprzymierzeńców, w imię wdzięczności należnej narodowi, który przez 10 wieków prawie zawsze sam powstrzymywał u naszych wrót azjatyckie hordy, błagamy wielkie mocarstwa, ażeby nie pozwoliły na upadek Polski. Chodzi o w imię wdzięczności należnej narodowi, który przez 10 wieków prawie zawsze sam powstrzymywał u naszych wrót azjatyckie hordy. Czyli widzą, no po to głębiej patrzyli na to, nie byli zafascynowani biskupi Belgii bolszewizmem, patrzą na ten naród jako ten, który spełnia pewną misję cywilizacyjną dla całej Europy i powstrzymuje azjatyckie hordy, a teraz najbardziej barbarzyńskie, jakie w ogóle zaistniały, bo mamy do czynienia nie tylko z Azją, ale jeszcze z komunistyczną Azją, a więc zbrodnie na nieopisaną skalę i to jest jego misja. Spójrzcie na ten naród, zwróćcie Państwo uwagę, to trzeba w jakimś szerszym kontekście zobaczyć, w sensie w szerszym kontekście cywilizacyjnym. Kim jesteśmy, po co jesteśmy i kim byliśmy, a więc i kim powinniśmy być, na bazie jakiego dziedzictwa stoimy. Proszę Państwa, oczywiście jest też na przykład sposób rozumienia polityki, bardzo taki pogmatwany, jeśli bierzemy pod uwagę tą współczesność. We współczesności my diagnozujemy, prawda, taki zanik patriotyzmu. Nieraz wielu ludziom, wielu historykom ta współczesność i ten kosmopolityzm współczesny przypomina do złudzenia czasy XVIII wieku, prawda, kiedy jeden do Wiednia, jeden do Berlina, inny z kolei do Petersburga, zawieszano się o różne tego typu dwory, szukając tam wsparcia i nie za bardzo widząc sensu upodmiotowienia Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, i teraz pytanie jest szukanie odrodzenia. Różnorakie były pomysły w historii naszej. Niektórzy czekali na wodza, inni czekali na króla. A proszę posłuchać Feliksa Konecznego, do którego się odwoływałem. Jak on widział możliwości odrodzenia się w cywilizacji łacińskiej narodu i polityki. W społecznościach europejskich siła społeczna ma się do politycznej jak przyczyna do skutku. Wszelkie wzmożenie siły społecznej działa natychmiast politycznie. Pracą polityczną jest wszelka, najmniejsza bodaj jej cząstka. Wszystko, cokolwiek zmierza do celu, choćby z najdalsza. Dyletanta politycznego poznaje się po tym, że za politykę uważa tylko działanie mogące zmierzać bezpośrednio do osiągnięcia celu. Polityk prawdziwy politykuje zawsze i w tej ustawicznej szkole nabywa zdatności i umiejętności politycznej. Polityk prawdziwy politykuje zawsze i w tej ustawicznej szkole nabywa zdatności i umiejętności politycznej. Tu pan profesor Bojarski obdarzył mnie takim swoim dziełem i też pewną uwagą, że nie można politykę traktować tylko jako wojny. Od wojny do wojny, od jakichś wypadków militarnych, tylko to jest zupełnie inna wizja. To jest praca każdego, praktycznie każdy z nas jest tutaj politykiem, nad podniesieniem życia społecznego w górę, upodmiotowieniem narodu na wszystkich piętrach jego życia. Tak się widzi, jeśli widzi się tę historię głębiej niż tylko poprzez
jedną czy drugą symboliczną datę, często niespecjalnie powiązaną w przyczynowość. Skąd powstanie takie, a skąd takie? A co między powstaniami? Czy coś się działo? Czy coś było ważnego? A jaka była rola Kościoła w tym wszystkim? Jeszcze na jedną rzecz, bardzo wydaje mi się istotną, chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo przez praktycznie całą tę książkę przewija się Kościół. I trudno, żeby się nie przewijał Kościół katolicki. Proszę Państwa, skoro u samego korzenia, od początku państwowości, on jest obecny przy tworzeniu tego wszystkiego, za pośrednictwem Kościoła dostajemy się do Grecji i do Rzymu, i do filozofii greckiej, i do prawa rzymskiego, do całej tej tradycji kulturowej. To jest ten nasz, to nasze okno na świat w sensie głębi przeszłości. I on tak towarzyszy nam, łącznie z tych, w tych zmaganiach cywilizacyjnych, dałem tylko przykład tej bitwy warszawskiej, ale takich przykładów można setki wskazywać, jaką rolę on tutaj odgrywał. No to proszę Państwa, jeśli tak jest, no to wszelka próba oderwania narodu od Kościoła, od katolicyzmu, musi się skończyć dla niego tragicznie. Powiem więcej, wszelka próba manipulowania w tym zakresie, w przekazie historycznym, jak to było za czasów komunistycznych i jak niejednokrotnie dzisiaj się to pokazuje, że Kościół źródło ciemnoty, zacofania, ksenofobii, antysemityzmu i wszystkiego, co tam się da. Ten obraz był projektowany na Zachodzie praktycznie od czasów oświecenia. Od czasów oświecenia wielcy ci Wolter i inni, korespondując chociażby z Fryderykiem II czy z carycą Katarzyną, mówią, to są Irokezi, to są dzicy ludzie o nas, bo w umysłach oświeceniowych katolicyzm nie może być wolnościowy. Nie może tu być coś w rodzaju, powiedzmy, praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc to ta próba obrzucenia nas tym względzie błotem, a zarazem tego rozerwania, która się później działa za czasów komunistycznych bardzo wymownie, ona jest zawsze fałszem, to po pierwsze, bo nie pokazuje prawdy, aż do czasów prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II włącznie, nie pokazuje prawdy o tych naszych splecionych losach i wpływu katolicyzmu i w sensie kulturowym, i w sensie cywilizacyjnym, oczywiście też w sensie zbawczym dla każdego z nas. I jest to, wydaje się, w wielu wypadkach zamach też na pamięć i na naród jako taki. Bo doskonale, jeśli ktoś chce zniszczyć ten naród, to uderza tutaj klinem w tę więź. Zwróćmy na to również uwagę. Proszę Państwa, więc te nasze korzenie są łacińskie, tak to trzeba widzieć. Są łacińskie. Ktoś by powiedział, czy ta łacińskość, albo inaczej, czy ta polskość nie jest zaściankowa? Dla wielu tych współczesnych naszych komentatorów jest ona na tyle nieczytelna, że trzeba się jej wyzbyć. Tam różnie pisano, żeby odrzucić te pamiątki po nieszczęściach, jak trylogię pana Adama Mickiewicza i innych. Odrzućmy tę cierpiętniczą nerwicę. Tak twierdzono, bo byliśmy w niewoli, więc używaliśmy używki takie znieczulające ból. Odrzućmy cierpiętniczą nerwicę i otwórzmy się na zachód, na ten wielki kosmopolityczny świat, bo to nas obciąża. I proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w przededniu kanonizacji chociażby Jana Pawła II, zwróciłbym uwagę na pewien kontekst, pomijając wszystkie tam inne aspekty religijne, na pewien kontekst kulturowy. Bo on się głęboko przyznawał do polskości. We wszystkich tego możliwych aspektach, łącznie z ostatnią książką Pamięć i Tożsamość. I absolutnie też nikt tutaj nie jest w stanie stwierdzić, że nie był czytelny zewnętrznie. To znaczy, że pojawiał się, nie wiem, w Ameryce Południowej, że był Polak taki kulturowy, to kompletnie nie wiadomo, co on gada. To czegoś takiego nie było, wręcz odwrotnie. Będąc tym Polakiem, przywiązując się do tej polskości, do tej maryjności, do tych ślubów jasnogórskich, do tego wszystkiego, co za tym stoi, był absolutnie uniwersalny. W sensie odczytania. Bo co? Bo jest łaciński, a łacińskość jest najbardziej ludzka, bo dowartościowuje to, co zwiemy godnością osobową człowieka. W Paryżu w 80 roku wskazał na pewien bardzo ważny fakt, który konstytuuje nas jako naród, nie jako rasę, nie jako klasę, nie jako, powiedzmy, jakąś taką gromadę, jak tam u Dugina, prawda, tylko jako naród w sensie wspólnoty kulturowej. Proszę posłuchać,
Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, tak mówił UNESCO. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własna kultura. Naród jako więź kulturowa, ukonecznego, najbardziej, w sensie takim szerszym niż rodzina, najbardziej, powiedzmy, najwyższy, najbardziej, najlepiej zorganizowany byt społeczny. Czyli wspólnota moralna, a nie instytucjonalna. Jak nie kolektywizm, jak mówił Dugin, nie gromada, tylko wspólnota moralna, a państwo jest tutaj nadbudową społeczeństwa, czyli tym elementem, który ma być adekwatny do tej tradycji, do tej kultury, do rozwiązań cywilizacyjnych i tak dalej, czyli ma służyć tej wspólnocie, bo ona jest więzią pierwotną, bo więzią moralną, bo więzią kulturową, która służy człowiekowi tak samo jak instytucja państwowa. Więc proszę państwa, popatrzmy na tę tradycję. To jest uderzenie w ten naród, nieustannie pokazywanie go w krzywym zwierciadle. Proszę państwa, ja byłem choćby na filmie Kamienie na szaniec. No i to było dosyć trudne doświadczenie. Z jakiego powodu? Nie z takiego powodu, że ten film pokazuje złych chłopców. Albo że pokazuje rzeczywistość, która nie mogła być w czasie okupacji. Ona mogła być taka w okupacji, że młode pokolenie tam przeżywa jakąś traumę psychologiczną na kanwie walki i tak dalej. Tylko zwróćcie państwo uwagę, że to się robi na motywach powieści Kamińskiego. Już pomijam tam szczegółową analizę Kamińskiego, jaki on był, kim on był, która staje, jest literaturą pomnikową. Daje pewne odniesienia, takie byśmy powiedzieli kulturowe, jeśli bierzemy pod uwagę czasy okupacji, jako wzorzec wychowawczy dla młodego pokolenia. I która z tych postaci, gdybyście państwo się przyjrzeli w tym filmie, albo nie tylko z postaci, w ogóle w którym miejscu jest jakkolwiek zachowany etos harcerski, to ja dam temu, prawda, konia z rzędem. Bo tam jest kompletnie odwrotnie. Chaos, panika, dramaty, bunt przeciwko rodzicom, przeciwko dowództwu. Dokładnie odwrotnie, jeśli mówimy o takiej wymowie tej książki, jak jest u Kamińskiego. I co to znaczy? Co to znaczy później, kiedy mamy próbę wykrzywienia nawet na płaszczyźnie literatury, tejże literatury. Jeśli ktoś chce napisać inny film, nakręcić film o dramatach psychologicznych młodzieży, która jest ma tysiąc tam kłopotów, nie jest w stanie panować nad sobą, jest niezorganizowana, niezdyscyplinowana, nieodpowiedzialna, żyjąca na kocie łapę i tak dalej, co przecież zdarzało różnie, to niech sobie sam scenariusz napisze. Proszę bardzo, napisać sobie, a nie żerować na czymś, co jest pewnym elementem odniesienia kulturowego. Zwróćcie państwo uwagę, to jest tylko taki mały przykład, nie aż tak wyolbrzymiony, bo te kwestie Grossa, o których mówiłem, to jest dokładnie znęcanie się, wykrzywianie tej historii Arebur. Tak jakby z narodu, który był bohaterski, nagle uczynić naród zbrodniarzy. Dlaczego w naród? Dlaczego w Kościół? Bo porządek rzeczy, utopia, która dzisiaj się tworzy, nie tylko u nas, ale w całej przestrzeni Zachodu, szczególnie tego europejskiego, utopia stworzenia społeczeństwa kosmopolitycznego bez odniesień wspólnotowych. Tu nie tylko chodzi o gender i o rodzinę, tu też chodzi o naród i Kościół. Wszelkie te relacje wspólnotowe są zagrożeniem. Trzeba zerwać te więzi, bo wyzwolimy przez to człowieka. W związku z czym uderzamy też w historię, bo wtedy jeśli zohydzimy tę historię, to też ta więź osłabnie. To dlatego nagle gejami się stał Zośka Jalek, tak? To dlatego Maria Konopnicka stała się ni stąd, ni zowąd, prawda, lesbijką i te różne tego typu rzeczy, które widzimy na okrągło. Jest to próba wykrzywienia tego wszystkiego po to, żeby się z tą historią pożegnać lub mieć te wzorce zupełnie nieadekwatne do tego, jakie one były. I w sensie literatury, i w sensie konkretnych przykładów zachowań historycznych, w sensie ścisłym. Proszę państwa, to jest wielkie zagrożenie. No oczywiście tu się ani naród nie mieści, bo Stany Zjednoczone Europy nie potrzebują narodów. Ani Kościół, bo fundamentem ideologicznym tutaj ma być
postmodernizm czy ideologia nowej lewicy, a nie żaden katolicyzm czy chrześcijaństwo czy cokolwiek. No więc w tym sensie macie Państwo później przykłady. Na przykład tu też pisze o Witoldzie Pileckim. Nagle z najbardziej postaci takiej kryształowej, takiego wzorca bohaterstwa polskiego, nagle zrobiono zdrajcę. Tak? I rozpisujemy się w gazetach, prawda, że nie, on jednak tam nie zachowywał się na sali sądowej. Tak, nie patrząc na kontekst, nie patrząc na ustalenia badań historycznych poważnych. Ważne, żeby pewne punkty nasze odniesienia historycznego zniknęły. Bo, proszę Państwa, dlaczego młodzież, jak są te marsze różne i tak dalej, dlaczego się tym zachwyca? Skąd się bierze ten zachwyt? Przecież jeśli weźmiemy pod uwagę to konsekwentne rugowanie historii ze szkoły, to nie powinno tak być. Proszę Państwa, bo jeśli się czyta to w sensie prawdziwościowym, to nie sposób się nie zachwycić. Więc próba jest albo wykrzywienia, bo cóż tam się liczyć z historykami takimi uprawiającymi porządnie swój zawód, lub przemilczenie, żeby odciąć i nie przemilczeć, bo wzbudzimy upiór narodowo-katolicki w Polsce. Tylko my, proszę Państwa, jeśli Zachód, jeśli oni wszyscy byliby rozumni, to niech popatrzą, jaką misję dziejową spełnialiśmy i dla siebie, i dla Wschodu, i dla Zachodu, że bez tej Polski praktycznie nie ma przed tymi hordami barbarzyńców jakiegoś tutaj, jakiś tam. To, ale niestety żyjemy w takim, a nie innym czasie. W związku z czym ta fascynacja młodego pokolenia, czy to ta moja próba, nie wiem na ile udolna, Państwo ocencie, pogłębienia tego, odkłamania, dlatego też taki tytuł, odkłamać wczoraj, bo jak odkłamiemy wczoraj, to nasze dziś będzie lepsze i jutro lepsze. Ja proszę Państwa, jak Państwo widzicie, to już mówiłem na promocji w Lublinie, ale i tam w wywiadzie, ale powtarzam to raz za razem, bo przecież to jest fakt. Swoją tam książkę dedykowałem synom, Wojciechowi i Stanisławowi. Ta dedykacja jest też związana, znaczy też te imiona nie są przypadkowe, kiedy z żoną żeśmy je wybierali. To też tak, z takim pragnieniem sięgnięcia do pewnych wzorców najbardziej pierwotnych. No, gdyby tam Pan Bóg dalej dawał, to byśmy doszli pewnie do XX wieku, tak, do Jerzego Popiełuszki. No, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, żeby sięgnąć do samych korzeni tego, kim jesteśmy. Biskup Wojciech, biskup Stanisław. Najbardziej takie symboliczne postaci święte i polskie. To znaczy, Wojciech tam był z Czech, ale tutaj to Bolesław Chrobry go wysłał do Prusów. Święte i polskie. I to jest ten symbol. Oczywiście dlaczego im, młodzi jeszcze chłopcy? Bo proszę Państwa, to jest to pokolenie, które przychodzi po moim pokoleniu. Tak? Widzimy tu i starszych ludzi, i młodszych. I trzeba odkłamać im tę przeszłość, tę piękną przeszłość, która pozwala im też być bardziej ludźmi, bardziej Polakami, czyli bardziej ludźmi, po to, ażeby mogli to dziedzictwo przenieść dalej. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolicie, Ivo Szart, taki biskup XII-wieczny, mówił, że widzimy dalej, ponieważ stoimy na barkach olbrzymów. Jeśli dziś widzimy dalej, jeśli możemy coś zobaczyć dalej, to dlatego, że w przeszłości mamy potężne postaci, które swoje dziedzictwo zostawiły nam. Czyli żeby iść dalej, albo w ogóle, żeby cokolwiek zobaczyć, trzeba się wdrapać na ich ramiona. Czyli czerpiemy z dziedzictwa przeszłości, wtedy jesteśmy w stanie robić wspaniałą przyszłość. I proszę Państwa, odkłamać, czyli też pokazać tych olbrzymów, czy biskupa Wojciecha, czy biskupa Stanisława, czy wielu, wielu innych, odkłamać, czyli pokazać tych olbrzymów. Bo jak pisał właśnie biskup, on, znaczy jesteśmy niejako karły, którzy na barkach tych olbrzymów stoją. Ale jeśli my nie wyjdziemy na ich barki, to będziemy widzieć co najwyżej wysokość ich kolan. O tyle zobaczymy z ich wielkości i z tego dziedzictwa. O tyle. Trzeba się wdrapać, żeby wdrapać, odkłamać. Proszę Państwa, też to wszystko łączy się z pewną właśnie poczuciem misji, poczuciem dumy. Prymas Wyszyński, i tam jest to motto tej książki, w ten sposób mówił. Naród, który nie wierzy w wielkość,
i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. Wielkość ludzi, wielkość ich dziedzictwa, wielkość naszej cywilizacji, naszej kultury, naszej misji dziejowej. I wtedy i indywidualnie jesteśmy w stanie porządkować swoje życie i w rodzinie, i w społeczności nas otaczającej, i ostatecznie też jako naród. Inaczej przestajemy być narodem, przestajemy być wspólnotą, stajemy się zatomizowanym społeczeństwem, jakimś plemienne grupy się tworzą, zupełnie kulturowo niskie. Jesteśmy po prostu grupą karłów. Mimo tego, że mamy w zapleczu swoim olbrzymów. Do takiej próby tutaj refleksji wydaje mi się, że takie dosyć staram się poważne tematy dotknąć. Ich jest o wiele więcej, to jest jasne, że historię można i pisać o wiele szerzej, ale poważnych tematów dotknąć, żeby wyjaśnić takie węzłowe rzeczy, które najbardziej wpływają na to zakłamanie, na pewien zamęt, który nie pozwala nam sobie uporządkować tych faktów, które możemy zapoznawać nawet z internetu, ale często ich nie rozumiemy. One nas bombardują, więc trzeba mieć rozumienie spraw. Więc ta moja propozycja. Oczywiście zapraszam do dyskusji, bo myślę, że jak za długo będę mówił, to niespecjalnie będzie to owocne. O wiele, myślę, ciekawsza będzie dyskusja. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli są pytania, stawię, to bardzo proszę. Prosimy. Ja. Właśnie chciałem zapytać odnośnie gender, może, jeżeli to było w temacie, tak? Znaczy problemu w Polsce akurat w tej dziedzinie. Mamy, bo widzę, że mamy problem z tym gender, bo skąd ono się właściwie wzięło u nas? To tak zupełnie wiadomo. Teraz ja zaobserwowałem jedną rzecz. Z racji może moich jakichś tutaj zawodowych spraw. Że to gender to się u nas wzięło ze Stanów Zjednoczonych, tak? To znaczy, jeżeli bym sobie zajrzał, jeżeli by sobie w ciągu ostatnich od 2009 roku zaglądać na stronę internetową ambasady amerykańskiej, to widać jasno, że ambasador USA w Polsce promuje gender w sposób otwarty. To znaczy robi, zaprasza do swojej siedziby środowiska LGBT i ja mam sobie zapisane te strony i oni się z tym nie kryją, że można sobie w archiwach znaleźć tej ambasady amerykańskiej, strony internetowej. Co więcej, ponieważ parę lat temu, ponieważ Stany Zjednoczone nie jakoś krępują się wnosić postulaty gender do ONZ-u, to posłużyły się w tej sprawie Republiką Południowej Afryki i przedstawiciel RPA w ONZ-cie, to było gdzieś tak też po 2009 roku, czyli już za kadencji Obamy. I oni to natychmiast poparli. Pani, nie pamiętam, czy Clinton, czy tam akurat był. Do czego dążę? To jest taki przykład, że my... No właśnie, zaraz dążę. Pytania tylko muszę... Krytykujemy Rosję, oczywiście, słusznie, tak. No, co się dzieje na Krymie, na Lewandę, bo to się działo za Bogiem 17 września, czy po 17 września 1939 roku, dokładnie. To było takie same miękkie wejście. To jest jasne zupełnie. Ich imperialne tutaj zapędy się nie zmieniają, ale trzeba przyznać, że Putin jednak przynajmniej próbuje, być może dla celów imperialnych, wdrażać tą politykę, którą Aleksander Sołżenicy, jakby on sam wpadł, jako ateista zresztą przecież, sam podobnie jak Roman Dmowski, oni mają bardzo podobne podejście, nie? Dmowski też był agnostykiem w zasadzie, nie? On tam to dziwo, ale w tej swojej broszurze po kościół, tam kościół, naród, Polska, tak chyba? Kościół, naród, państwo. Naród, państwo, tak. On w sposób, no może taki instrumentalny, ale udowodnił bardzo ładnie, dlaczego kościół jest potrzebny dla celów po prostu moralności. To samo, jak czytałem na Gulag, Sołżenicy też w swoich rozważaniach się tak samo zastanawiał. On przecież też był oficerem armii radzieckiej. I do tego samego wniosku doszedł. I teraz... I o co mu chodzi? Może tak zapytam. Mam takie,
Czy pan powiedział, bo takie moje wrażenie, że kiedy myśmy w 89 roku odeszli, wyszli ze wspólnoty krajów socjalistycznych, to niestety również duch komunizmu wyszedł z Rosji i przeniósł się na Zachód jakby, bo tam takie, mam takie wrażenie w tej chwili, bo to właśnie takie to zestawienie. Oj. I dlatego to są nasze kłopoty, bo myśmy się rzucili w objęcia USA, a jednocześnie w przyspieszonym tempie zaczynamy teraz dopiero budować komunizm, bo Ameryka go buduje, moim zdaniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Parę rzeczy takich porządkujących, to znaczy komunizm na Zachodzie, jeśli nazwiemy ten, znaczy nie tylko gender, ale rewolucję seksualną, rewolucję kulturową, to się dokonało w międzyczasie. To znaczy tak jak w 17 roku, symbolicznie rzecz ujmując, w 1917 roku dokonała się rewolucja bolszewicka, tak o wiele bardziej symbolicznie w 1968 Zachód przeżył rewolucję kulturalną, kulturową, seksualną. I późniejszą tezą, i tam źródła tego są w szkole frankfurckiej, ale to jest postmarksistowska szkoła, tutaj kiedyś z księdzem Guzem żeśmy gościli i dokładnie ta rzecz została wyjaśniona. Szkoła frankfurcka, Frankfurter Schule, gdzie pewne takie zestawienie i freudyzmu, i marksizmu doprowadziło do tezy o rewolucji kulturowej, rewolucji seksualnej. I toż, więc ten marksizm klasyczny upadł wraz z tutaj w Europie wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, a neomarksizm, który powstał równolegle pod czerwonym sztandarem, rozwijał się na zachodzie Europy. A jego głównym, i w ogóle na zachodzie, jego głównym hasłem później było, politycznym było hasło pójścia przez instytucje, czyli zdobywania kolejnych instytucji. I oni tak szli przez te instytucje, wprowadzając aborcję w wielu krajach, różne rzeczy dzisiaj, aż doszli do najważniejszych instytucji, łącznie z międzynarodowymi, bo jak sobie Państwo popatrzycie, jakie są standardy seksualne Światowej Organizacji Zdrowia, jak sobie popatrzycie Państwo, jakie są dyrektywy w tych kwestiach ONZ-u, jak sobie popatrzycie Państwo, co się dzieje na kanwie Unii Europejskiej i wreszcie to, o czym Pan mówi, dzisiaj rządzi oczywiście lewica w Stanach Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych, to suma tego daje tę globalną rewolucję. Globalną. I problem jest taki, rzeczywiście, jeśli porównamy Rosję, że Rosja zdiagnozowała, mając ten generalny, totalny upadek społeczny, życia społecznego po 90 roku, po upadku komunizmu, Rosja Putina, ponieważ to jest ośrodek niezależny bezwzględnie, zdiagnozowała, że wprowadzenie neomarksizmu na ten grunt musi doprowadzić do destrukcji na niewyobrażalną skalę. Oni już mają tak olbrzymią skalę. Trwałość małżeństwa, kwestia liczby aborcji, pijaństwo, alkoholizm niewyobrażalny powoduje taką degradację życia społecznego, że i oni chcą imperium. To jest sakrum takie. Jeśli teraz chcą go budować, bez ludzi się nie da. Więc próba powrotu do życia cerkiewnego, oczywiście sankcjonującego to, co zwiemy imperializmem rosyjskim, i próba stabilizacji życia społecznego. Nowy marksizm, nowa rewolucja seksualna musiałaby doprowadzić do gigantycznej katastrofy społecznej i się bronią w ten sposób. Problem jest tylko taki, że to ma, trwałość tego jest dosyć iluzoryczna, bo dopóki to władza chce, to się to dzieje. Natomiast jak władzy na przykład zmieni się i ona powie, a może byśmy tak przeszli na islam, przykładowo, i nagle, bo tam dużo zaczyna się rozszerzać ludzi tego wyznania, to będziemy mieć problem. Rozumiecie Państwo, że to jest taktyczne zawsze u nich. To w czasach carskich też nie było inaczej. Stąd ta cerkiew po rewolucji została tak dosyć łatwo zniszczona. Więc tu musimy znać te konotacje. Dziękuję. Panie profesorze, ja może wrócę do pana wykładu. Brakuje mi drugiej części, bym powiedziała, tego wykładu. Mianowicie, chciałabym zadać proste pytanie. No, jak widać, po mnie nie jestem tutaj z pokolenia najmłodszego. I chciałabym wiedzieć właściwie, kto zakłamuje polską historię. Przez pewien czas wiadomo było, że żyłam w Polsce, no niewolnej, zniewolonej, prawda, do czasów Solidarności. Po Solidarności
zagubiłam się, nie wiedziałam w ogóle, gdzie jestem. Trwało to do czasu tragedii smoleńskiej. Po tragedii smoleńskiej zaczęłam jakoś odnajdywać środowisko, w którym zostałam wychowana i na które czekałam. Chodzę na filmy. Byłam w operze na Halce. Chciałam wyjść po pierwszym akcie, bo się okazało, że to nie była Halka. I tak się zastanawiam, czy ja żyję w Polsce, czy tu jest jakaś obca agentura, która zakłamuje naszą historię, czy tak duża część Polaków zdołała przekształcić się w niepolaków, że ja właściwie żyję w innym kraju. Nawet otoczenie moje, w którym jestem, to muszę powiedzieć, że no to są chyba częściowo niepolacy. Mamy zupełnie inne poglądy i właściwie bym mogła się uważać za osobę, tak jak tutaj pan mówił, zaściankową, która wychowała się na Mickiewiczu, wychowała się na Trylogii, wychowała się na Legionach Dąbrowskiego, ale nie odnalazłam się w Polsce i do tej pory, no dlatego przychodzę na tego typu wykłady, przychodzę na miesięcznicę, bo czuję się wtedy Polką, ale no nie jestem w kraju, który nazywa się Polską. I tutaj pan wspominał o Kamieniach na Szaniec, byłam też na tym filmie i też oglądałam serial Cena honoru. Czas honoru. I tu muszę powiedzieć, że są zupełnie różne podejście do tych dwóch filmów, tak. No tam to serial taki był. Tam to z chęcią jakoś oglądałam, no tutaj trochę inny. Tu mówili, że oni wracają do współczesności. No ale przecież są reżyserzy Polacy, którzy no chyba się też wychowali w jakichś polskich warunkach. I mi się wydaje, że bym prosiła, jak pan patrzy na tą sprawę, bo pewno właśnie dlatego mówię, że mnie zabrakło tej drugiej części właśnie. To dziękuję. To mamy rozmowy niedokończone. To po pierwsze, po drugie wiedziałem, że mogą być pytania ciekawsze jak samo wystąpienie. Proszę pani, kwestia jest taka, że jeśli mamy do czynienia z zamętem cywilizacyjnym i ideologicznym, weźmiemy dwóch ludzi ukształtowanych przez różne media nawet, bo to dzisiaj media w dużym stopniu panują nad świadomością ludzi, i powiem słowo człowiek, które wydaje się brzmi tak samo, jak powie to ten drugi człowiek, a będziemy rozumieć zupełnie co innego pod tym pojęciem. I w sensie, kim on jest, czy to byt duchowo-cielesny, tak jak tutaj, prawda, zdolny do miłości ostatecznie z celem ostatecznym zjednoczenia się ze Stwórcą. Czy mamy to, jak to mówił ojciec Krąpiec, byt dwuotworowy, który sens jego życia, żeby zjeść i wydalić, i im więcej, tym bardziej jest człowiekiem. I rozumie pani, weźmiemy małżeństwo i mamy problem, kobieta i mamy problem, wszystko mamy problem. Mówimy tym samym językiem, ale inne pojęcia, inne rozumienie danych słów. A problem jest taki, że właśnie jest, i tak w Polsce znajdzie pani środowisko. My się tu spotykamy. Ktoś powie, po co są takie spotkania? Albo po co czytać książki, które jakoś nas kształtują? Proszę państwa, po to, żeby karmić swoją duszę. Oczywiście karmimy w sensie religijnym, ale człowiek ma tę władzę, rozum i wolę. Rozum kieruje przede wszystkim wolą, więc żeby dobrze pokierować swoją wolą, ukształtować swoje cele życiowe tam, gdzie jestem, nawet jeśli mam tylko, aż dzieci, tak? I chcę je wychować, to muszę najpierw siebie kształtować. I nie da się to raz zrobić. Po prostu trzeba nieustannie, tak jak ciało, karmić ten swój intelekt zdrowym pokarmem. I jeśli pani by młode dziecko ustawiła w McDonaldzie i karmiła go zamiast zdrowym jedzeniem tym McDonaldem i weźmie go pani po 10 latach, po 15 i zobaczy pani, co jest z jego organizmem. Jeśli mamy ludzi, którzy jakoś się kształtowali względnie w normalnym, załóżmy, środowisku i są karmieni takim pożywieniem intelektualnym, na przykład poprzez media, to po tych kilkunastu latach ma pani taki efekt. I to jest wojna na śmierć i życie.
kulturowe. O wiele ważniejsza nawet niż to jedzenie fizyczne. I to dlatego trzeba się spotykać po to, żeby nie dać też, żeby to nie martwe się nie stało, tak? Te nasze szare komórki i tego. To jest najwyższa władza, jaką mamy. I wolna wola, tak? Ale to trzeba racjonalnie, to nie jest koncepcja wolontarystyczna, jak w tych różnych totalitaryzmach, że liczy się tylko siła woli i nieważne jest, jaka racja za tym stoi. Tu mamy do czynienia właśnie z tego typu przestrzenią. Obrona jest tylko jedna. Trzeba odkłamać to wszystko. Całą tę kulturę, którą się próbuje w taki czy inny sposób zakłamać i tworzyć ją na bazie tego kłamstwa dzisiaj. To jest walka na duchowe śmierć i życie. To tak jak ja kiedyś mówiłem, próbowałem taką interpretację religijną, no już nie czysto jakąś społeczną, socjologiczną, ale religijną zrobić tego ataku na obraz jasnogórski, tak, on się tam ponad rok temu bodaj dokonał tą farbą. To jest drugi przykład w historii. Pierwszy to był w czasie wojen husyckich. No i dlaczego, tak? I oczywiście można odpowiadać na poziomie socjologicznym, tam media, coś tam, ale można na poziomie duchowym. Dlaczego opatrzność dopuszcza tego typu rzeczy? Co przez to jest nam komunikowane? Ano to, że dokonuje się fundamentalna walka o przyszłość narodu i ludzi z tego narodu. I to doświadczenie Pani jest przecież nam wszystkim. My to wszystko, wszyscy tak samo doświadczamy. Myśli Pani, że w środowiskach uniwersyteckich jest lepiej? Zdradzę Pani, tylko niech Państwo nikomu nie mówią, gorzej, dużo gorzej, dużo gorzej od tej strony. I to jest nieustanne zmaganie po to, ażeby przywrócić no, polskość tym najbardziej zdrowym wydaniem. Ale no, polskość czuję i rozumie, bo jesteśmy, nasza, jak mówił Krąpiec słusznie, nasza kultura jest racjonalno-emocjonalna. Co to znaczy? To znaczy, że rozpoznajemy, my jesteśmy emocjonalni jako Słowianie, rozpoznajemy rozumem dobro i za tym dobrem idą nasze emocje, ten wybuch emocjonalny. Nie na zasadzie, że tylko racjonalno-emocjonalna, że przylgnięcie do dobra uruchamia bardzo nasze emocje. I to wszystko nie jest sprzeczne, wręcz przeciwnie. To jest nienormalne. Proszę Pani, ja powiem Pani więcej, to drugie to jest nienormalność. Więc trzeba, no jak jest w domu wariatów, to człowiek może rzeczywiście po jakimś czasie powiedzieć, przepraszam, ale kto tu jest normalny, tak? No, ale to nie znaczy, że rzeczywistość to weryfikuje. Rzeczywistość to weryfikuje, nie ludzkie opinie. Następne pytanie. Proszę. Jeśli Państwo pozwolą, to ja mam następujące problemy, które mnie tak dosyć głęboko nurtują. Otóż taka pierwsze stwierdzenie to, że historii Polski można się nauczyć z literatury polskiej, natomiast trudno nauczyć się z podręczników historii, zwłaszcza współczesnych. Także to jest jakaś taka pierwsza konstatacja. Druga to jest kwestia język a historii. Czy my bardzo często nie służymy złej sprawie, twierdząc, jakoby w Polsce był komunizm? Jest to jakiś enigmat, ale jeśli mówimy, że w Polsce był komunizm, to rozgrzeszamy wszystkich morderców, wszystkich zbrodniarzy, wszystkich ludzi działających jak najgorzej dla narodu polskiego. Wszyscy są ukryci pod enigmatem. Komuna. A przecież my żeśmy powinni ich znać z imienia i nazwiska. Zwłaszcza jeśli Polska jest wolna. Prawda? No, ale niestety tak to jest. Pamiętam w końcu lat 40. poprzedniego wieku w Polsce jeszcze trwała dyskusja na temat nazewnictwa obozów. I było liczne obozów koncentracyjnych z czasów hitlerowskich, niemieckich. I dużo ludzi twierdziło, że dla przykładu w Warszawie getta nie było, jeśli weźmiemy pod uwagę język i reguły języka polskiego. Natomiast było Warszauer getto. Tylko jak zwykle u nas przeniesiono nazwę, pomylono z czasem. Dla przykładu dobitniej to wypada na przykładzie łódzkim. Było Litzmannstadt getto, a nie było łódzkiego getta. Teraz, jeśli chodzi o pomniki, takie dokumentacje.
na wszystkich pomnikach w Polsce nigdy nie, nigdzie nie przeczytamy zbrodniarze niemieccy. Ja to mówię z autopsji, tylko albo nazistowscy, albo hitlerowscy. Przyjeżdża literat, powiedzmy, taki amerykański czy historyk, nawet i uczciwy. I gdzie idziecie? Na cmentarz czyta, bo to jest najlepszy dowód historyczny, prawda? I tam nigdzie Polacy do Niemców nie mają pretensji, tylko na polskiej ziemi są polskie obozy, prawda? Bo w ogóle tak sytuacja wygląda, jakby Niemców nie było. I wydaje mi się, że nawet, proszę mi wybaczyć, ale ja się buntuję przeciwko temu, że w Polsce była komuna. Możemy wymienić te 10 czy nawet 200 osób i wymieńmy je i powtarzajmy je, ale nie obciążajmy w jakimś sensie całego narodu tym, że ta komuna była. Już ostatnie stwierdzenie. Jeśli się chce poznać duszę ruską bardzo dobrze, to Aleksy Tołstoj, brat Lwa Tołstoja, napisał książkę, ona była wydana w Polsce Ludowej pod tytułem Srebrny Książę. To są czasy Iwana Groźnego i Iwana Srogiego, gdzie z całą precyzją są opisane rosyjskie metody jednoczenia tych księstw miast, prawda, do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i potem do Rusi. Ta książka jakoś tak zginęła, zapodziała się gdzieś i nie wiem, czy ktoś ją czytał, czy ktoś ją nie czytał, nie ją czytałem i włos się jeży na głowie, bo widzisz, wymaluję KWD. No. I wypada, bo mało ma. Rzeczywiście literatura pomaga nam rozumieć historię, no jej jednak nie zastąpi, bo mimo przepiękna, nie wiem, literatury chociażby sienkiewiczowskiej, no to nie zdołamy zrozumieć tej historii w różnych jej niuansach, myśląc, że to pan Wołodyjowski był główną postacią na przykład. Oczywiście w literaturze wszystko jest uprawnione. Natomiast to jedno uzupełnia się nawzajem, czyli krótko mówiąc, jeśli dawny wykład lekcji w szkołach szedł w ten sposób, że logicznie literatura mniej więcej stykała się z wykładem historii, to wszystko można było powiązać i osadzić w kontekście. Natomiast dzisiaj się to nie tylko rozrywa na poziomie tych relacji historia, a wykład języka polskiego czy literatury polskiej, ale również jeśli bierzemy pod uwagę wykład sam historii, bierzemy wyrwane z kontekstu fakty i rzucamy taką wiązkę, która zupełnie jest niezrozumiała. Natomiast no wiadomo, że komunizm w Polsce był narzucony. Ale proszę mi powiedzieć, co to był ten komunizm, na czym on polegał? No to ustrój był zbudowany na bazie ideologii marksistowskiej. Byliśmy w wielu momentach. W wielu momentach byliśmy podobni w propagandzie ustroju ateistycznego, w gospodarce planowej i całym szeregu. Do kościoła i chrzcił dzieci. No dobrze, no ale to nie znaczy, że w niczym nie byliśmy podobni. Ja nie mówię o sobie. Bardzo prosimy o proszę. W ostatnich latach zostało podważone samo pojęcie prawdy. Prawdy historycznej w szczególności. Przypomnę, żeśmy przeżyli lat temu niewiele, naście, taki czas, kiedy się mówiło, że prawda jest względna, każdy ma swoją prawdę, no bo zna inne fakty, w oparciu o inne fakty buduje swoją jakąś taką relatywną prawdę. No i każdy ma prawo do swojej prawdy, nie musi uzgadniać swojej prawdy z kimś innym, no bo inny widzi inaczej, myśli inaczej, ma swoje prawo. Minęła troszeczkę ta epoka, teraz słyszymy w kółko o polityce historycznej znowu. To już jest lepszy termin, bo on już wyraźnie kojarzy się z partykularyzmem partyjniactwa czy orientacji politycznej. To jest nam nieco łatwiej zrozumieć. No ale w ogóle wracając do początku wykładu pana profesora, za który bardzo dziękuję. No właśnie musimy sobie uświadomić, że ze względu na masę faktów historycznych oraz na prawidłowość, że każdy fakt historyczny, oglądając z różnych stron, troszkę inaczej się go ocenia, troszkę inaczej się odbiera, jesteśmy w obszarze,
którym dojście do prawdy jest niezwykle trudne. Tak jest. I pan profesor właśnie za to dziękuję. Tutaj wskazuje nam tą kulturowo-filozoficzną warstwę, która nam w znacznej mierze oświetla rozumienie faktów, które po pierwsze skądinąd byłyby bardzo mało zrozumiałe lub zgoła niezrozumiałe, oraz spojrzenie to filozoficzno-kulturowe ułatwia nam wiązanie faktów, a wiązanie z faktów jest równie ważne jak znajomość samych faktów, prawda? Więc inaczej mówiąc, no, wypada właśnie tutaj, dziękując panu profesorowi, powiedzieć, że to podejście filozoficzno-kulturowe do historii, prawie niespotykane w naszych czasach, jest jednak czymś najbardziej wartościowym i twórczym, i że to jest właśnie zasługa Feliksa Konecznego, a w naszej perspektywie pana profesora, żeby jakoś sobie w głowie fakty historyczne, a właściwie prawdę historyczną, która jest poza faktami. Prawda? Prawda jest czymś takim, co my trochę odbieramy jako objawienie pewnego światła, które staje być się dla nas oczywiste, jak rozważamy pewien zbiór faktów właśnie w świetle tym kulturalnym. No i w związku z tym moglibyśmy jeszcze powiedzieć, że takie podejście do historii to niestety nie jest zadanie dla młodzieży w dzisiejszych szkołach, że w związku z tym starsze społeczeństwo ma jak gdyby szczególny obowiązek takiego kulturalnego oświecania polskiej historii w stosunku do młodszego pokolenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te ważne niezwykle słowa pana profesora Bojarskiego. Proszę państwa, kwestia prawdy jest tutaj fundamentalna. W ogóle ja byłem na takiej jednej z konferencji zupełnie niedawno metodologicznej, dotyczącej historii, tam myśli politycznej i tak dalej. I jeden z profesorów wykłada, jak to się ujmuje w najnowszych nurtach zachodnich. I ujmuje się to w ten sposób, że po prostu neguje się sam sens, sam cel nauki, czyli właśnie możliwość dojścia do prawdy. Mało tego, konkluzją tego wszystkiego jest, że neguje się swoje stanowisko, które ocenia tak tę rzeczywistość. Czyli na przykład ktoś neguje tę prawdę, a później mówi o sobie, ale to na jakim gruncie ja stoję, to też jest nie wiadomo, może taki, a może tak. Podważa sam siebie. Czyli proszę państwa, jest to uderzenie w rozum. Tak naprawdę postmodernizm na płaszczyźnie racjonalnej, czyli jakiegoś tam quasi dowodzenia, uderza w sam rozum, samą podstawę naszej kultury, nauki i w ogóle poznania świata, możliwości poznania świata. To jest po prostu kompletna katastrofa. Natomiast jeśli mówimy o tej prawdzie, my doskonale wiemy, ja mówiłem o tych pytaniach naukowo-twórczych, tak, dlaczego, jak to ocenić. Człowiek działa w sposób celowy. Czym się różnimy od zwierząt? Że zwierzę działa na sposób instynktowny. Człowiek na sposób celowy, czyli rozumny. Czyli za danym działaniem stoi pewna wizja świata. Nawet za małym działaniem, takim jak że się tu spotkamy, to już musieliśmy mieć wizję po co, gdzie i tak dalej. A jeśli mówimy o działaniu takim szerszym, jakichś grup politycznych, środowisk, powiedzmy opiniotwórczych czy czegokolwiek, jest pewna wizja świata, jakaś ideologia lub jakaś filozofia, lub jakaś religia, jakaś wizja, która motywuje ich do takiego działania. Zrozumieć to działanie bez rozeznania tej wizji jest niemożliwe. Jeśli tutaj wielu z państwa jest w małżeństwie, byśmy zapytali z ich życia, dlaczego wybrał taką żonę, a nie inną? Oprócz tego, że mu się podobała. No to jest zawsze, albo szukałem takiej, która, prawda, jest pobożna, tam cnotliwa, coś. Miał pewną wizję na przykład, jak powinno wyglądać życie rodzinne i w odniesieniu do tego podejmował decyzję, w sensie jednostkowym, w sensie zbiorowym jest tak samo, ale to wszystko podlega ocenie. Największy mit, który jest rozpowszechniony, jak państwo weźmiecie jakiekolwiek książki z serii antropologicznych, kulturoznawczych, historycznych, to jest mit o równości kultur i cywilizacji. Co obala Koneczny i zresztą szkoła ta filozoficzna jak najbardziej też. Równość kultury i cywilizacji. No i się tam mówi, jak tam kultura Inków upadła albo kogoś tam. Proszę państwa, jeśli weźmiemy ideologię, tak jak powiedzmy komunizm czy narodowy socjalizm, to nie były tylko systemy polityczne,
ale one funkcjonowały w przestrzeni kultury niemalże jak religie. Organizowały praktycznie całe życie kulturowe człowieka, dając swoją etykę, wizję świata i tak dalej. Nawet koncepcję zbawczą miały, tylko tutaj na ziemi, tą materialistyczną. I generowały pewien proces kulturowy. To zobaczcie Państwo, co się działo w Niemczech za Hitlera, czy ten. I teraz to co, ta kultura, która była wytwarzana za czasów Hitlera, to jest tak samo dobra jak nasza? Tak samo tu rasizm, tu tam. No nie. Model małżeństwa był specyficzny, tak. Ustawa o tych rasach. No nie, to tam było niedobre. No to tam jak było niedobre, to wszędzie jesteśmy w stanie to ocenić. A co jest kryterium oceny? Dobro człowieka. A żeby wiedzieć, to trzeba wiedzieć, kim jest człowiek, kim są jego prawa naturalne, inklinacje rozwojowe, no i tak dalej. No, koneczny to w postaci Quincunxa, Krąb jest to w postaci pewnych rozważań, powiedzmy, antropologicznych i tak dalej, i tak dalej. Mamy narzędzia, żeby to wszystko ocenić i nie ma równości kultur i cywilizacji. Niestety nie ma. Bo jest natura ludzka i w danej kulturze albo mu się bo ktoś powie, a to rasizm. To nie jest rasizm, bo my nie mówimy o tym, że ludzie z różnych kultur i cywilizacji nie mają równości w sensie godności osobowej. To nie tak to mówimy. Mówimy, że są wszyscy ludźmi. Tylko, że nie mogą się w danych kulturach normalny człowiek rozwijać, bo go to zamyka lub otwiera mu pewne możliwości. I jedynie można się rozwinąć dobrze w cywilizacji personalistycznej, jaką była do tej pory tylko łacińska. Znacie Państwo gdzieś jakąś przestrzeń wolności w świecie? Kiedyś z jednym z profesorów Kurowskich, on wracał z Paryża, spotkałem się w pociągu, tak sobie debatujemy nad pewnymi kwestiami i on mówi, no tak, ale jeśli Zachód upadnie, a upada na naszych oczach, znaczy sam się wyniszcza, sam się skacze tam w przepaść, tak? To nie ma innej przestrzeni wolności. Azja nie zna wolności, takiego pojęcia. Tam jest kolektywizm, albo w wydaniu chińskim, albo rosyjskim, albo arabskim, albo jakimś tam można sobie jeszcze wymieniać. Koniec. No. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, gdy się to bada i człowiek rozeznaje, czym jest nasza kultura, jaka jest w relacji do tego, kim jest człowiek i próbuje się to podważać we wszystkich tego punktach, no to proszę Państwa, na to samobójstwo kulturowe rozsądny człowiek pozwolić nie może, zwłaszcza jeśli się para historią, no to próbuje poprzez prawdę ratować, co się da. Bo tylko prawda jest w stanie to zatrzymać. To tak samo jak z tym genderem, tu Pan pytał. Zobaczcie, że to się troszkę zatrzymało w pewnym momencie. Dlaczego? Bo był list Episkopatu, który pokazuje, czym to jest. Bo to zwykle idzie na bazie takich różnych niuansowych przekłamień. Ale dziękuję za ten głos, to jest fundamentalna sprawa. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że kilka słów. Ja bez mikrofonu, bo głos mam dosyć mocny. Korzystając z dzisiejszego spotkania, na którym przede wszystkim są profesorowie historii przede wszystkim i innych dyscyplin. Pozwólcie Państwo, że ja, Arkadiusz Kuner, nie przedstawiłem się jeszcze. Ciszej może. Arkadiusz Kuner. Ukończyłem 85 lat. Kiedy przyszedłem. Proszę nie przerywać. Kiedy nastąpiła II wojna światowa, rok 1939, miałem 10 lat. Nie wolno było tej młodzieży uczyć się w ogóle polskiego literatury, a już historia to już wykluczona. Wiadomo, prawda? Okupant, jeden jak i drugi, to ci okupanci są bezczelni, nie liczą się z niczym, z życiem, bo obozy, zagłady i tak dalej, ale nauka... Przesada! Proszę nie przerywać. Proszę Państwa, korzystając z tego, że tu są profesorowie, między innymi Włodzimierz Bojarski, mój przyjaciel wielki, który przed chwilą przemawiał. Obecnie mógłbym całą listę, pan profesor Mieczysław Ryba, od 2000 roku słucham wykładu. I proszę sobie wyobrazić, że ja już jestem, czuję się wewnętrznie. Nie jestem historykiem, który posiada wiedzę, dokładną wiedzę, analizę, że może z odpowiedzialnością wyrażać się o wydarzeniach.
ale ogólnie rzecz biorąc mogę młodzieży i w szkołach średnich być wykładowcą w historii nawet. Bez dyplomu, nie mam dyplomu historyka, ale wciąż się uczę i oświadczam, że tak jak pan profesor, historia się łączy z kulturą, z cywilizacją. No, nie ma dziedziny, która by się nie łączyła w jedną globalną całość. Panu profesorowi chciałem tylko tak wręczyć o na pamiątkę z profesorem Szaniawskim, bo od 2000 roku jestem słuchaczem bez przerwy. 14 rok leci Radio Maryja, Wyższa Szkoła Kultury Społeczno-Medialnej, uczestnictwo w międzynarodowych kongresach i jestem odczytany. Cieszę się, jestem dumny, ale przypisuję to wszystkim profesorom i profesorom, księżom profesorom. Jak teraz 5 będzie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, mój wielki przyjaciel. Ja to tak przeżywam, że wszystkim dziękuję, wszystkim się kłaniam i w dalszym ciągu czuję potrzebę nauki, dokąd będę żył. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Całe nasze życie to duchowe tutaj na ziemi polega na dwóch rzeczach, na poznawaniu i miłowaniu. Czyli kwestii woli dotyczy miłość, oczywiście ona może być nieuporządkowana, że ktoś dla pieniędzy coś złego zrobi, ale to jest to nieuporządkowanie, ale miłość w sferze woli i karmienie się prawdą w sferze rozumu. Oczywiście te pytania są na różnych poziomach. Natomiast wieczność nasza, no to będzie wieczne miłowanie i wieczne poznawanie Pana Boga. Więc to, wie Pan, człowiek się nie tylko do końca życia tu uczy, ale i wieczności będzie się tym karmił. Tak. Czas ucieka, wieczność. Pierwszy raz na tym spotkaniu mam taką refleksję. Myślę, że przesadzamy z tym indywidualizmem Zachodu. Tam jest kolektywizm korporacji. A jeżeli popatrzymy na strukturę, jak jest organizowane społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych na prowincji, no to wystarczy obejrzeć ten film Rambo, gdzie tam wszyscy nagle ścigają tego jednego człowieka i są bardzo dobrze zorganizowani. Pomijam już skaut. Ale to tak przy okazji. Tutaj było pytanie na temat komunizmu. Ja przytoczę takie powiedzonko mojej profesorki jeszcze z lat 50., która pochodziła ze Wschodu i mówiła, jak to było w szkole, kiedy już przyszli do szkoły w czasach, kiedy weszli bolszewicy. Zaproszono dzieci do szkoły i ogłoszono, że od tej pory będzie wolność, nie będą prześladowani jak za polskiej sanacji, ponieważ do szkoły będą przychodzili na godzinę 8:00, tak jak wszędzie. Po czym wprowadzono czas moskiewski. Jeżeli Państwo rozumieją, po prostu trzeba było przyjść godzinę wcześniej, bo 2 godziny były różnice w głowie. I to jest, mi się wydaje, takim symbolem tamtej epoki. Ale nie jestem jej krytykantem, wręcz odwrotnie. Stąd myślę, że jest potrzeba, aby sobie powiedzieć, czy była komuna, czy nie była. Zgodnie z nauką tej komuny w Polsce w życiu nie było. Ale to jest temat odrębny i zachęcam pana profesora, żeby zechciał kiedyś może temu tematowi poświęcić. Mnie interesuje inna sprawa. Polska jest na granicy między dwoma religiami. Właściwie chrześcijaństwo jako takie jest jedną religią, ale prawosławie i katolicy są przeciwko sobie jak wrogowie. Co więcej, jeżeli popatrzymy na stosunek obu religii do innych religii, do islamu, do buddyzmu, do wszystkich odmian protestantyzmu, co się okazuje? Carat i bolszewicy tolerowali to. W Polsce również. Ale ani w Rosji carskiej katolicy nie byli zrównani w prawach, na przykład w wojsku, ale również w Polsce od czasu wprowadzenia kolejno już tej drugiej Unii Brzeskiej, też prawosławni byli obywatelami drugiej kategorii. I dlatego mam takie pytanie. Jak to się stało, że ta Rosja, tak źle rządzona, chociaż tam jest, według mnie, to nie jest prawda, że to jest styl moskiewski, ten mongolski, to jest raczej nawiązanie do Bizancjum i ta koncepcja tego trzeciego Rzymu,
Przypomnijmy zresztą, że ta Orda Tatarska przyjęła islam dopiero za Berkego, a Batuchan to jeszcze byli ci animiści z czasów Czyngiskana, a państwo mongolskie było zupełnie inaczej budowane, ponieważ było to tak sprawnie zarządzane państwo, że niewielu Mongołów zdawało podbić Chiny. Ale to jest zupełnie inny temat. Otóż mi się wydaje, że powinniśmy pomyśleć, jak to się stało, że Polacy nie potrafili tych narodów przy sobie utrzymać. A inni potrafili. A jak to jest istotne, zwróćcie państwo uwagę tylko na jedną rzecz. W Jugosławii, Serbowie i Chorwaci, dwie religie, a co za tym idzie prawie, że dwa narody. Dziękuję bardzo. Mhm. Kwestii jest tutaj dużo poruszonych. Oczywiście, że jest koncepcja trzeciego Rzymu, natomiast to nawet nie ja, a sam najbardziej głośny dzisiaj politolog rosyjski mówi, że są dziećmi Dżingis Khana. Nawet nie ja i niekoneczny. Oczywiście w sferze cywilizacji. Więc nawet jeśli krzyżacy byli przykładowo katolikami, to mimo wszystko, czy Niemcy, czy Prusacy, to pewne wzorce ułożenia stosunków społecznych brali z Bizancją. Natomiast tutaj, mimo tego, że rzeczywiście był ten wpływ bizantynizmu silny, to pewne wzorce ułożenia stosunków społecznych w dużym stopniu brali od Mongołów. I zresztą do tego się do dzisiaj przyznają. Natomiast dlaczego ta Polska nie wytrzymała? Przez kilka wieków dawała tę przestrzeń w nieporównywalnej wolności, bo to zgadza się, że tam były różne rzeczy. Wydaje mi się, że największą rzeczą, największym błędem było chociażby to traktowanie chłopstwa, czy tych innych warstw, że tylko narodem była warstwa szlachecka. Proszę zwrócić uwagę, że szlachta dostająca prawa, również ta ruska w pewnym momencie, bardzo szybko się katolicyzowała i łacinizowała, a zarazem spolszczała na sposób wolny. Natomiast ta szlachta zwykle uważała, że ci chłopi, no to niech sobie zostaną w tym, chłop to prawosławny Polak, ja to szlachcic, to będę katolikiem. I to spowodowało pewne duże perturbacje. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę przetrwanie lub nieprzetrwanie danego państwa w danej cywilizacji, rzeczywiście w łacińskiej jest to niezwykle trudne, bo w łacińskiej życie to polityczne, państwowe jest oparte o siłę społeczną, na sile społecznej. Czyli dopóki szlachta była względnie bogata i moralnie zwarta, to Rzeczpospolita miała potężne sukcesy w tym wymiarze. Natomiast po wielkich wojnach XVII wieku i po pewnych wpływach cywilizacji turańskiej tutaj na nasz grunt, pewnej mieszaninie cywilizacyjnej, gdzie wzorce niby ustrojowe były łacińskie, a tak naprawdę rządzili magnaci w swoich latyfundiach i biedotą szlachecką, którą kupowano, więc zasadniczo ona była w ich ręku, to ta mieszanina doprowadziła do upadku również w sferze tej moralnej i dlatego to upadło. Wolność zawsze łączy się z większym ryzykiem. Cywilizacji takiej, jaką wytworzyła Rosja, nie liczy się dobrobyt, kondycja społeczna. Liczy się kondycja władcy. Żeby to pokazać przez pryzmat dzisiejszy, bo ja uważam, że Putin, a propos na przykład jego stosunku do tych małżeństw homoseksualnych, no przecież to jest bardziej racjonalny dużo niż Obama w takich kategoriach, ale to jest z innych przesłanek to wynika. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejszy wzrost popularności Putina, z czego wynika? Bo poprawiło się ludziom, nagle, co się stało? Wygrał wojnę. A jak go wylansowano jako przyszłego prezydenta Rosji, najpierw premiera? Wygrał wojnę w Czeczenii. Wygranie wojny, pokazanie siły jest w mentalności tej nihilistycznej, to w literaturze widać, Rosjanin tak prywatnie jest takim, powiedzmy, nihilistą, w literaturze rosyjskiej to jest mocno widoczne, taki ten, ale jak jest w gromadzie, od razu jest tak nada tam bojować, nada zabijać, no tak trzeba, jeszcze tam później popłacze, coś tam, on jest inny prywatnie, inny jest, ta dusza rosyjska jest przedziwna, a tutaj i skąd ta popularność? Car okazał siłę, państwo się powiększyło, jest święto i nic się nie liczy w innych kwestiach. Więc zwróćcie państwo uwagę, że tam nie liczy się człowiek, tam liczy się gromada. On mówi, gdybyście państwo sobie poczytali tych współczesnych również myślicieli, oni mówią, przez to Rosjanin się zbawia, przez kolektyw, przez uczestnictwo w imperium, się zbawia w ten sposób. Zbawia się gromada, to jest gromadność.
I w tym znaczeniu przez te zawirowania cywilizacyjne, błędy też polityczne różnego typu, ta wolność się skończyła niewolą u nas. Ale powiedzmy sobie szczerze, no się odradza raz za razem, nie tylko w formie powstań, ale i we współczesności. Proszę zauważyć, że ten komunizm na poziomie ideologicznym, on już praktycznie w Polsce w 1966 roku nie wytrzymał tej konfrontacji, a później jak już przyszły ten Jan Paweł II, to już w ogóle nie mógł wytrzymać ideologicznie. Więc coś tutaj im się ciągle dzieje. Oni nas uznają za taki rodzaj kordonu sanitarnego, który ich oddziela od Zachodu. O wiele bardziej rozumieją Prusaków, bo Prusacy to też gromadność, a tu coś im w głowie się nie mieści. Zdrajcy słowiańszczyzny. No dzisiaj to nie ma aż takich zagrożeń, przynajmniej póki co. Natomiast tu chciałbym w ten sposób odpowiedzieć, że tam się siła państwa wynika z siły jednego człowieka, siły władcy. Jeśli car osłabł na skutek na przykład wojny pierwszej światowej, bo przegrywał ją, to miał rewolucję i się zaczęła anarchia. Jak car przegrał wojnę z Japonią, małą, lokalną w sumie, na Dalekim Wschodzie, to była rewolucja 1905 roku. Jak przegrał wojnę krymską, to był odwilż po Sewastopolska i różne zawirowania, bo tam nie może nic przegrać. Nie z powodu materialnych albo jakichkolwiek innych. Z powodów, bym powiedział, wręcz sakralnych. Tylko siła jest w polityce ceniona. Jeśli ktoś chce z nimi rozmawiać na poziomie słabości, to jest poziom, którym gardzą. W najwyższym stopniu jest to rodzaj pogardy w polityce, nie mówię w relacjach osobistych. Szanowni Państwo, niestety musimy powoli kończyć, ale jeśli Pan ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Panie profesorze, gdy słucham, czytam Pana, takie si dziś myśli moje biegną na kul. Bliską mi uczelnię. Na lata 50., gdzie znalazłem się z wilczym biletem, nie może studiować. Za wartości, za tradycję, za armię krajową, którą reprezentowałem. Kult to był wówczas azyl. Azyl dla takich jak ja, azyl dla chłopców z lasu, azyl dla żołnierzy, dzisiaj się to mówi, wyklętych, a na Zamku Królewskim lała się jakowska krew. I tak było przez lata. Towarzyszyło jej totalne zakłamanie historii. Tej historii, którą uczono mi w szkole, na kompletach, którą wyniosłem z rodzinnego domu. Pan w swoich esejach, wystąpieniach dużą wagę przywiązuje korzeniom narodowym. Ale nie tylko, bo dedykacja synom świadczy, że Pan myśli o korzeniach rodzinnych. Ja niezwykle sobie cenię swoje korzenie rodzinne, bo myślę, że nie tylko ja, bo one przecież decydują o naszej postawie w stosunku do Kościoła, do Boga, do religii, a w moim wypadku zdecydowało o tym, że mając niespełna 15 lat, znalazłem się na barykadach powstańczych Warszawy, właśnie tu na Starówce, gdzie żyłem, gdzie mieszkałem do 1 września 1944, gdzie wszedłem do kanałów. Ale to inna historia. Wiemy, jak potem ta historia do dzisiaj jest opluwana. Jaki jest stosunek do tej historii? To jest osobny temat. Oto trwa do dzisiaj. Dwa przykłady. Dzisiaj byłem na Pradze o 3, gdzie była zgromadzenie, demonstracja, o słynny pomnik, prawda, bohaterów, wyzwolicieli, podobno wyzwolicieli Warszawy i Pragi. A na krakowskim Przedmieściu 55, obok tablicy żołnierzy Batalionu Armii Krajowej Parasol, upamiętniających ich akcję, jest otworzono, trzeba to powiedzieć jednoznacznie, dom publiczny. Bez żadnych rezultatów. Mam taką teczkę odpowiedzi, jakie otrzymałem. Paragrafy są ważniejsze, proszę Państwa, niż honor i człowiek. Wielki temat. I dlatego chciałem, pytam Pana, może nie tak, jaki jest Pana stosunek jako historyka, bo przecież my mówimy, tu padały pytania, kto jest za to odpowiedzialny. W życiu narodu dwie postacie decydują, prezydent i premier. Prezydent, proszę Państwa, to jest syn
żołnierza 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Pytam się, czy on jest wierny tradycjom jego doradcy, towarzysza profesora Nałęcza, 21 lat w PZPR-ze? Doradcy do czego? Nie do gospodarki, do historii i tradycji narodowych. Czy to nie jest hańba, a 7 dalszych nie będę wymieniał? Przecież władza, nie będę przykłady dawał, przedwojenne, choćby kult marszałka Piłsudskiego na powstania styczniowego, osobne tematy. Czy ci ludzie nie mają jakiegoś wpływu na to, co się dzieje, że są bierni kompletnie, a jaki jest stosunek do Kościoła, setki przykładów, jakie słowa padają codziennie z telewizji na papieża, na Kościół, na duchowieństwo, na wartości dla mnie drogie i oblane pomyjami przez tych ludzi. Jeszcze raz panu dziękuję. Jestem dumny, jak słyszę pana, że byłem na Kulu, bo to ożywają wspomnienia. Powtarzam, dzięki Kulonii wielu takich jak ja mogło ukończyć wyższe studia. Dziękuję. Proszę pana, ja mogę tylko w krótkim jednym zdaniu powiedzieć. To ja panu dziękuję za to dziedzictwo, które zostawiliście i za tą walkę. To my to jesteśmy przy was tylko tymi małymi karłami i myślę, że pan należy do pokolenia olbrzymów, nie ja. Także serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą część oficjalną. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za wystąpienie. Chciałbym jedynie przypomnieć, że organizatorem dzisiejszego spotkania był Klub Polonia Chrystiana oraz wydawnictwo Profibita.